Cześć, nazywam się Konrad Sikorski i zapraszam Was na program Kultur, czyli wycieczkę po fajnych wydarzeniach kulturalnych z regionów i nie tylko. Dziś sztuka szelmostwa z Kapena z Opola. Dopracowujemy przedstawienie, które przygotowaliśmy dla publiczności. Oraz książka o Mamedzie Halidowie. Zaczynamy jednak od najnowszego wydawnictwa muzycznego, czyli płyty zespołu Biskuit. Studio Kultura dziś pierwszy gość, Joanna Chacińska, witam Cię serdecznie. Witam. Wokalistka zespołu Biskuit, ale też artystka, która w kuchni szaleje z risotto alla milanese. Tak. Najbardziej popularnym, najbardziej tradycyjnym chyba przepisem włoskim. Kuchnię zabierasz ze sobą w trasę koncertową? Gotujesz ekipie? W trasie tak średnio, bo nie ma na to czasu, ale zdarzyło nam się, jak komponowaliśmy utwory do nowej płyty, do Nagiego Króla, wyjechać dwukrotnie na wieś, wynajęliśmy domy na wsi w dwóch różnych miejscach, żeby trochę oderwać się od tego, co nas otacza na co dzień, również od naszych przyjaciół i rodzin, żeby po prostu być naprawdę tam. To były miejsca, w których mieliśmy nawet problem z zasięgiem telefonów. I wtedy faktycznie wieczory spędzaliśmy tak, że graliśmy, w międzyczasie coś gotowaliśmy i dzięki temu na nowej płycie, w sumie dlatego się spotkaliśmy, żeby o niej opowiedzieć, Nagi Król, słychać tą taką współkompozycję. Wszyscy braliśmy udział w tym, żeby utwory wspólnie aranżować, nawet fragmenty nagrania z zewnątrz, czyli wiatru, deszczu, to wszystko można usłyszeć na Nagim Królu. A skwierczenie z tłuszczu smażonych dań? Nie. To jest dosyć poważna płyta, wbrew pozorom. To jest taki zapis dosyć mocnych takich niepokoi, które mną gdzieś tam targają i trochę się boję tego, co się dzieje na świecie, trochę się boję tego, w którą stronę zmierzamy. Nie mogę nie zapytać, Joanno, jak ty się czujesz teraz? Wyjątkowo czuję się świetnie. Ach, jak wspaniale. Bo to refren, tak? Singla promującego. To jest tak, to jest refren Nagiego Króla. Czuję się świetnie, bo ruszamy w trasę koncertową. Startujemy w Zielonej Górze 24, 25 Kraków i potem po kolei Ełk, Ostróda, Wrocław. Kończymy w Gdańsku. Zapraszam na naszą stronę na Facebooka, bo tam aktualizujemy. Polecamy, zapraszamy. Nagi Król już do kupienia. Dziękuję, Anna. Bardzo dziękuję. A teraz wyruszamy w regiony Polski, w których nasze kamery podejrzały kilka ciekawych wydarzeń. Niedawno gościem magazynu sportowego 24 był znakomity zawodnik MMA Mamed Halidow. Tak, to nadal program Kultura. Wątek sportowy pojawia się tu ze względu na książkę. Lepiej byś tam umarł, to wywiad rzeka, jaki z czeczeńskim fajterem przeprowadził Szczepan Twardoch. Bo Mamed wydaje mi się interesującą postacią i jakby interesują mnie jakoś sporty walki. Wie pan, gdyby zaproponowano mi przeprowadzenie wywiadu z piłkarzem, to bym tego nie zrobił, bo piłka nożna mnie w ogóle nie interesuje. Rozmowa z inteligentnym człowiekiem to jest ciężka praca, całkiem przyjemne. Na koniec zaglądamy do Opola. Tamtejszy Teatr Lalki i aktora wystawił sztukę Szelmostwa z Kapena. Dopracowujemy przedstawienie Szelmostwa z Kapena Moliera. W sumie bardzo znaczący tekst w literaturze Teatru Światowego, na który się rzuciliśmy i który przygotowaliśmy dla publiczności. No myślę, że to będzie, jest to wielkie wyzwanie dla aktorów, dla teatru. Jest to przedstawienie bardzo, bardzo dynamiczne. Dziś to wszystko. Żegnam się z Wami i zapraszam na kolejny odcinek programu Kultur. Cześć!